Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Pani Minister, w imieniu Klubu Poselskiego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie przedstawionego przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dokumentu zawartego w druku sejmowym nr 305 z dnia 28 marca 2012 roku. Informacja na temat realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Program Ochrony Brzegów Morskich i dotyczy realizacji w roku 2011 wymogów ustawy z dnia 28 marca 2003 roku, Dziennik Ustaw nr 67, pozycja 621. Jako państwo musimy chronić brzegi morskie i oceniamy, że w roku 2011 czynione to było bardzo dobrze. Zakres tych działań to zasilanie brzegów morskich, budowa i remont trwałych umocnień oraz monitoring. I realizatorami tych zadań są urzędy morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie. Za panią minister przypomnę, że na program ochrony brzegów morskich w 2011 roku przeznaczono środki finansowe w wysokości 54 805 tysięcy złotych i plan ten został, jeśli chodzi o plan rzeczowy w zakresie ochrony brzegów morskich w 2011 roku zrealizowany w 100%, co oceniamy również bardzo dobrze. Przypomnę, że wykorzystana została kwota w 98% i różnica 2% wynikająca z oszczędności sposobu końcowego rozliczenia również była tutaj wyjaśniona i uważamy, że jest to również bardzo gospodarskie podejście. Oczywiście w realizację projektów, gwoli przypomnienia, w perspektywie wieloletniej zaangażowane są dużo większe środki i podejście do problemu w perspektywie wieloletniej również oceniane jest przez nas bardzo pozytywnie. Analizując zakres i efekty wykonanych prac, sposób ich prowadzenia, wykorzystanie środków, stwierdzamy, że ochrona polskich brzegów morskich w 2011 roku prowadzona była zgodnie z założeniami programu zawartego w ustawie z dnia 28 marca 2003 roku. Prace te oceniamy jako prowadzone systemowo, metodycznie, zgodnie z założonymi terminami. Bardzo jest również terminowe prowadzenie rozliczeń finansowych inwestora z wykonawcami prac, co nie zawsze tak dobrze wychodzi, jeżeli patrzymy na problemy związane chociażby w trakcie budowy autostrad. Z przedstawionej informacji wyłania się także obraz bardzo dobrej współpracy strony rządowej w ramach ochrony brzegów morskich z samorządami. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w swojej informacji przedstawił również załącznik, harmonogram planowanych zadań w ramach ustawy z dnia 28 marca o ustanowieniu programu wieloletniego Program Ochrony Brzegów Morskich na rok 2012. Są to zadania będące w dużej części kontynuacją działań z lat poprzednich, w dużej mierze są w chwili obecnej w trakcie realizacji. Takie podejście również oceniane jest przez nas bardzo pozytywnie, ponieważ świadczy o tym, że jest to projekt, który cały czas trwa i cały czas systemowo chroni brzegi morskie. Działania Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie wykonanych prac są ich udokumentowanie. Oceniamy również bardzo pozytywnie jako udokumentowanie merytoryczne, kompletne. Widać w nich rzeczywiście tą kompletność i wielotorowość w podejściu do problemu. To też jest pozytywnym bardzo aspektem. W związku z powyższym w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska wnoszę, aby Wysoki Sejm raczył przyjąć przedstawiony przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dokument, informacja na temat realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Program Ochrony Brzegów Morskich w 2011 roku, zawarty w druku nr 305. Dziękuję.